Wybuchła petarda. Sędzia zapowiedział, że mecz może zostać przerwany w każdej chwili. Przerwa zdarzyła się w drugiej połowie po strzeleniu przez Legię gola. Radość warszawiaków była ogromna. Mecz wzbudził ogromne zainteresowanie sympatyków warszawskiej Legii. Na stadion przy ulicy Łazienkowskiej przybyło blisko 20 tysięcy. Kibiców Widzewa 3 do 4 tysięcy. Gdy Łodzianie wyrównali, stadion zamarł. Słychać było tylko sektor Widzewa. Kilka minut później kibice Legii ponownie zamilkli. Widzew prowadził 2 do 1. Tuż przed końcem meczu warszawiacy próbowali wyłamać bramkę wejściową na płytę boiska. Gdy im się nie udało, wyrwali krzesełka, którymi obrzucili policję. Kibice Legii czekali przed stadionem na swoich kolegów z Łodzi. Ci zostali zatrzymani w sektorze. W związku z tym sympatycy Legii zaatakowali policję. Ta przystąpiła do rozpraszania tłumu. A ze znakiem drogowym. Kibice Widzewa wrócą do Łodzi specjalnymi pociągami, które wyjadą z Warszawy poza rozkładem, w momencie, gdy sytuacja na ulicach Warszawy pozwoli policji przeprowadzić kilkutysięczny tłum do stacji kolejowej.